Litwa uznała wojnę za ludobójstwo, a Rosję za państwo terrorystyczne. Litwa uznała inwazję za ludobójstwo, a Rosję za państwo terrorystyczne. Litewski Sejm uznał rosyjską inwazję na Ukrainę za ludobójstwo, a Rosję za państwo terrorystyczne. Decyzja zapadła jednogłośnie. Pierwszym krajem, który uznał działania Rosjan za ludobójstwo, była Estonia. Sejm uznaje zbrojną agresję, wojnę, Federacji Rosyjskiej oraz jej kierownictwa politycznego i wojskowego przeciwko Ukrainie, rozpoczętą 24 lutego 2022 roku, za ludobójstwo narodu ukraińskiego, czytamy w rezolucji. W przyjętym dokumencie podkreśla się, że wszyscy sprawcy muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności, a społeczność międzynarodowa musi powołać specjalny międzynarodowy trybunał karny w celu zbadania i oceny zbrodni rosyjskiej agresji przeciwko suwerennej Ukrainie. Litewscy posłowie wnioskują, by trybunał ten miał prawo wydawania międzynarodowych nakazów aresztowania i nie był ograniczony immunitetem państwa ani immunitetem głów państw, szefów rządów czy innych urzędników publicznych. Rezolucja: celem Rosji jest zniszczenie narodu ukraińskiego. Federacja Rosyjska, której siły zbrojne celowo i systematycznie bombardują cele cywilne, jest państwem, które wspiera terroryzm i dopuszcza się go, podkreślono w rezolucji, stwierdzając, że rosyjskie siły zbrojne i najemnicy popełnili masowe zbrodnie wojenne na terytorium Ukrainy, w szczególności w miastach Bucza, Irpień, Mariupol, Borodzianka i Hostomel. Jak wskazano w dokumencie, celem Rosji jest zniszczenie narodu ukraińskiego w całości lub w części, złamanie jego ducha poprzez zabijanie członków rodzin, w tym dzieci, uprowadzanie ich, torturowanie, gwałcenie i szydzenie z ciał zabitych. Rezolucja została przyjęta w dniu, gdy w litewskim parlamencie z wizytą przebywała wiceprzewodnicząca Rady Najwyższej Parlamentu Ukrainy Olena Kondratiuk. To pierwsza wizyta przedstawiciela władz Ukrainy tak wysokiej rangi od początku inwazji Rosji.